Kochani, w takie dni jak dzisiaj wciąż pozostaje otwarte pytanie, dlaczego człowiek człowiekowi zgotował taki los. Szanowni organizatorzy, wszyscy Państwo według godności i urzędów, wszyscy uczestnicy tego naszego zgromadzenia, dzisiaj w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, skąd jesteśmy, w kogo wierzymy, jakie mamy poglądy, jakie urzędy sprawujemy. Wszyscy w takie dni jak dzisiaj musimy pokazać, że jesteśmy równi, że jesteśmy przede wszystkim sobie potrzebni, że przez to, że tacy jesteśmy, wzajemnie się ubogacamy i wzajemnie szanujemy. Zatem niech mi będzie wolno w poczuciu wielkiego zaszczytu i honoru uczestniczenia dzisiaj w tym naszym zgromadzeniu odczytać list od pani premier Beaty Szydło do wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, 2 sierpnia 1944 roku zapisał się, 2 sierpnia 1944 roku zapisał się w historii Romów i Sinti jako Dzień Zagłady. Tego dnia nieludzki system hitlerowskiego terroru pochłonął ostatnich żyjących więźniów obozu romskiego w KL Auschwitz-Birkenau. Około 3000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Zwożeni tutaj z całej Europy podzielili tragiczny los innych nacji uznanych przez nazistowskie Niemcy za zasługujące na śmierć. Zginęli, lecz pamięć o nich trwa i będzie trwać wiecznie. W Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti oddajemy hołd pomordowanych w czasie koszmaru II wojny światowej. Pochylamy się nad ich prochami, mając świadomość, że ciąży na nas powinność zachowania w pamięci pokoleń ich losu. Pamięci o tym, do czego doprowadzić może nienawiść i odrzucenie człowieczeństwa. Lekcja o tym mało znanym wymiarze nazistowskiego ludobójstwa nie może zostać przez nas zapomniana. W czasie wojny Romów spotkała niewyobrażalna tragedia. Jednak pamiętając o ofiarach, pamiętać trzeba także o bohaterach. Wśród nich jest pani Alfreda Markowska-Romni, która ryzykując swoje życie uratowała przed zagładą około 50 dzieci pochodzenia romskiego i żydowskiego. Ta odznaczona przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyżem komardorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, dzielna kobieta, swoją postawą i poświęceniem wpisała się w historię Romów i historię Polski. Naród romski jest na polskiej ziemi od 600 lat. To wieki pielęgnowania tradycji i bogatej obrzędowości. To wieki życia zgodnie z przyjętymi wartościami, wśród których jest tak istotny również dla Polaków szacunek dla rodziny. Także dzisiaj Polacy i Romowie są współobywatelami, są sąsiadami. Dlatego poprzez konsekwentnie realizowany program integracji społeczności romskiej chcemy doprowadzić do poprawy jej sytuacji. Dokładamy starań, by Polska była miejscem równych szans i możliwości bez względu na pochodzenie etniczne. To zadanie na pokolenia, którego realizacji wspólnie z organizacjami romskimi się podejmujemy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau stał się piekłem dla wielu narodów, w tym Romów i Sinti. W tym miejscu męczeństwa musimy powiedzieć głośno: pamiętamy. Pamiętamy, by pogarda dla ludzkiego życia z powodu odmienności etnicznej nigdy już nie zatriumfowała. Łącząc wyrazy szacunku, podpisała premier Rzeczypospolitej Polskiej, pani Beata Szydło.